Szyszgowskiej działa od kilku tygodni. Tu, podobnie jak przy ulicy Nawrot, przed lokalem zainstalowano kamery, a wstęp mają tylko wybrani. Dziwiło mnie, że podjeżdżały wieczorami samochody i gdzieś tam wchodziły do środka. Po co, na co? W ciągu zaledwie kilku minut od przyjazdu ekipy telewizji Łódź pod sklep podjechał samochód. Wyszło z niego trzech mężczyzn. Zaczęli grozić operatorowi. Ten gościu, jeden z tej trójki, i coś wymachuje i coś krzyczy. No, dosłownie autentycznie się przestraszyłem, ponieważ widziałem jego minę i był dość agresywny w swoim zachowaniu. Bałem się, że uszkodzi samochód, ponieważ sytuacja była dla mnie dogodna. Wcisnąłem pedał i odjechaliśmy szybciutko. A czy prawdopodobnie był pod wpływem jakichś środków odurzających? No tego, to mi trudno jak gdyby ocenić, natomiast miałem wrażenie, że był dość mocno podkręcony gościu, no, że po prostu był agresywny, ale to nie była agresja normalnego, trzeźwego człowieka. W sklepie przy Żgowskiej, tak jak przy Nawrot, stoi automat z dopalaczami. Ten przy Nawrot inspekcja sanitarna zamykała wielokrotnie, ale plomby wciąż są zrywane. Sprawę skierowano do prokuratury. Musimy przeprowadzić szereg dowodów, zwłaszcza uzyskać wyniki badań laboratoryjnych, zabezpieczonych próbek, a prawdopodobnie także zasięgnąć opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej. Pracownicy inspekcji sanitarnej boją się interweniować. Czy prawo daje inspekcji sanitarnej narzędzia, które skutecznie pozwalają walczyć z dopalaczami? Prawo daje narzędzia, ale niestety nie do skutecznej walki z dopalaczami, dlatego że to jest prawo administracyjne, które jest bardzo wydłużone, wyciągnięte. Przedsiębiorca ma prawo składania do każdej decyzji odwołań. Moim osobistym, prywatnym zdaniem jest takie, że akurat do walki z dopalaczami, a coraz częściej mówimy już, że są to nowe narkotyki, powinny być oczywiście zastosowane, mieć prawo karne. Obecnie prawo karne można zastosować jedynie w przypadku, gdy ma do czynienia z handlem narkotykami albo specyfik znajduje się na liście substancji zakazanych. Tylko wtedy interweniować może policja. W przypadku natomiast, kiedy te substancje nie zawierają się w załączniku do ustawy, wówczas ten materiał dowodowy po takich badaniach zostaje przekazany do właśnie powiatowego inspektora sanitarnego czy państwowego inspektora sanitarnego. Koło się zamyka. Najprawdopodobniej w Łodzi kupił dopalacze ten mężczyzna. Leżał na chodniku w centrum Zgierza. Strażnicy miejscy na monitoringu zauważyli, że dzieje się z nim coś dziwnego. Mężczyzna codziennie pod pretekstem szukania pracy jeździ do Łodzi i te dopalacze przywozi z terenu miasta Łodzi. Na dzień dzisiejszy na terenie miasta Zgierza nie ma takiego punktu czy sklepiku, w którym można kupić dopalacze. W minioną sobotę w środku dnia kamera monitoringu miejskiego zarejestrowała 35-latka w konwulsjach. Operator monitoringu wysłał na miejsce funkcjonariuszy. Po kilku minutach musieli podjąć reanimację. Mężczyźnie zatrzymała się akcja serca. Strażnicy dramatyczną akcję przeprowadzili na oczach wielu przechodniów. Pogotowie przewiozło 35-latka do zgierskiego szpitala. Mężczyzna miał przy sobie proszek o nazwie Talizman Szczęścia. Dziś po południu inspekcja sanitarna przeprowadziła kolejne kontrole. W sklepie na Nawrot zabezpieczono 20 sztuk talizmanów szczęścia, a na Żgowskiej 166. W obu lokalach zaplombowano automaty. W walce z dopalaczami miała pomóc nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 1 lipca ubiegłego roku. Na liście substancji zakazanych znalazło się ponad 100 kolejnych specyfików. Te środki, z których są wytwarzane dopalacze, one w większości docierają do Polski z zagranicy i jeżeli udałoby się tak przede wszystkim zablokować napływ tych środków, szczególnie z Chin, wiadomo, że one są tylko w Polsce mieszane czy wytwarzane i pakowane. Jeżeli by się udało to ograniczyć napływ tych związków chemicznych, no to by mogło być poważny sukces. Niewykluczone, że z tych chemikaliów powstała kolejna nowość na rynku dopalaczy. Uff. Bardzo niebezpieczna dla zdrowia, a nawet powiedziałabym i życia, bo może powodować tak zwaną depresję oddechową, czyli przedawkowanie tutaj, minimalne przedawkowanie może skończyć się śmiercią. Od nowelizacji ustawy do łódzkiego oddziału toksykologii trafiło blisko 500 osób.